Rozdział pierwszy. Być prawdziwym przed Bogiem. Z Ewangelii według świętego Marka, rozdział pierwszy, wersety od 21 do 28. Przybyli do Kafarnaum i zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak, że jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. Nie bójmy się, Pan wyrusza z nami. Nie przybyliśmy na te rekolekcje dlatego, że nam się dobrze wiedzie. Jesteśmy tutaj, ponieważ od czasu do czasu przychodzi ciemność, a ten świat nie wyjaśni nam tej ciemności, tego mroku, w których jesteśmy. Przybyliśmy tutaj, ponieważ chcemy spytać się Boga, o co tak naprawdę chodzi i dlaczego to nasze życie jest tak wielką walką. Czytając Biblię, spotykam się z walką. Medytując jej księgi, zastanawiałem się, gdzie jest ten wróg, gdzie mieszka teraz. I przypominam sobie słowa Jezusa z Ewangelii świętego Mateusza, kiedy mówi, że w naszym sercu są złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa, głupota. Jest walka wewnątrz mnie, bo serce jest zatwardziałe, bez przebaczenia i pełne żądzy. Czym tak naprawdę wypełnione jest Twoje serce? Przypomnijmy sobie, że ten świat, w którym istniejemy, jest światem dokonywania wyborów między światłością a ciemnością. Jest przestrzenią walki duchowej o inny świat. Stoimy przed koniecznością wyboru. Albo zdobyć to, co daje ten świat, albo to, co daje wieczność. Życie doczesne i życie wieczne. I nie możemy rozważyć tego, że toczymy walkę przeciw wrogom naszego zbawienia. I nie dlatego, żeby pasjonować się złymi duchami, ale dlatego, że jeżeli człowiek nie wie, że ma wroga, to wówczas przestaje z nim walczyć. Duch Święty poprowadził Jezusa na pustynię. Sam nasz Pan toczył walkę duchową. I On jest tym, który prowadzi nas coraz dalej i każe nam pokonywać kolejne etapy życia duchowego. Wiedzie nas nawet tam, gdzie sami z siebie byśmy nie chcieli się udać, na przykład na pustynię. Duch Święty jest źródłem i kreatorem życia duchowego człowieka. Pragnie pokierować Twoją duszą i uświęcić ją. Chce ją doprowadzić do świętości. Zaufaj Mu, nawet jeśli będzie to oznaczało, że powiedzie Cię na pustynię, czy w trudne, a nawet wrogie doświadczenia. Bo tam dopiero poznamy swe granice i tam nasza wiara zostanie poddana próbie. A pustynia to miejsce wrogie człowiekowi i wszelkim żywym stworzeniom. Trzeba mieć naprawdę ważny powód, aby tam się udać i ją przemierzać. Bóg ma poważny powód, dla którego nas tam kieruje. On chce, byśmy się nawrócili do Niego i odwrócili się od tego, co sprawia, że go tracimy, a co często jest ukryte głęboko w nas. Prowadząc życie duchowe, wiem, że jest to trudna droga, a dobra wola nie zawsze wystarcza, by iść do przodu. W czynieniu postępów przeszkadza nam nasza słabość, lecz także pewien ukryty czynnik, który nam ciągle mąci w głowie i wciąż coś dorzuca. Jeśli chcemy uwolnić się od tego, co przeszkadza nam w pójściu za Panem, trzeba nam rozpoznawać źródło naszych wewnętrznych poruszeń i prawdziwe motywacje, które nawet nieświadomie ukrywamy. Nasze stany duchowe mają własne przyczyny i łatwiej zdobędziemy nad nimi władzę,
jeżeli je zrozumiemy i odkryjemy. Na tej drodze umocnieniem jest obietnica. Nie bójcie się, nie lękajcie się, gdyż z wami wyrusza Pan, Bóg wasz, by walczyć przeciw wrogom waszym i dać wam zwycięstwo. Bardzo mnie dotknęło w Ewangelii według świętego Marka, że opisywany tam opętany mężczyzna nie był na jakimś kolorowym i rozkrzyczanym jarmarku. Nie był w jakimś pubie czy klubie nocnym, pociągu czy autobusie, na rozhukanym targu czy na rwącej i gwarnej ulicy. Nie był w knajpie, w kawiarni czy w teatrze. On nie był w takim miejscu. Cała akcja rozegrała się we wnętrzu świątyni, w miejscu, gdzie ludzie się modlili i gdzie prawdopodobnie on także się modlił. On był w miejscu, gdzie jest święte świętych, ale ukrywał w sobie zło, i to osobowe zło, złego ducha. Dopóki Jezus tam nie przyszedł, wydawało się, że wszystko jest w porządku. Kiedy więc diabeł zaczął manifestować swą obecność? Kiedy zbliżył się Jezus. Demon ujawnia się dopiero wtedy, gdy jest mu źle, czyli gdy człowiek zbliża się do Jezusa, gdy ktoś wchodzi na drogę nawrócenia serca. Jak nie ma nawrócenia w sercu człowieka, zły może siedzieć, ale kiedy człowiek się nawraca, demon nie może już tego wytrzymać. Czego? Obecności Boga w sercu. Jednak bez osobistego nawrócenia nawet pobożność staje się atrapą czy fikcją. Człowiek opętany, o którym pisze święty Marek, siedział w świątyni i modlił się. Przyszedł tam, ale ukrywał w sobie złego ducha. I nagle do synagogi wchodzi Jezus. Wchodzi. To rysuje przed nami pewien obraz. Jezusa, który zbliża się do człowieka, bo Bóg zawsze chce się do mnie zbliżyć. Kiedy Bóg wkracza w życie człowieka, tego szatan nie może po prostu wytrzymać i dlatego się manifestuje. Im bliżej Boga, tym większa manifestacja. Tak samo, im bliżej Boga, tym bliższy jest czas uwolnienia. Demon tak się ujawnił w tym człowieku w synagodze w Kafarnaum, że już nie udało się ukryć, że jest on opętany. Właściwie już nie ten człowiek, tylko demon przemawiał do Jezusa. Próbował mówić, ale Jezus nie za bardzo mu na to pozwolił. Po co dyskutować z duchami nieczystymi? Jezus rozkazał: milcz i wyjdź. I szatan na tym poprzestał. Wyszedł. Zniewolenie demoniczne. Był w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Ów opętany był w najświętszym miejscu, ale miał sublokatora duchowego, który się w nim ukrywał. Paradoksalnie można powiedzieć, nie był samotny. Ten rodzaj zaspokojenia samotności dobrze ilustruje żart, który opowiadamy sobie w gronie egzorcystów. Przychodzi kobieta po egzorcyzmach, już uwolniona, do psychologa, a ten ją pyta: co pani jest? A ona odpowiada: czuję się taka samotna. Ale tak na poważnie. Bardzo mnie dotyka to, że ten człowiek był religijny, gdyż przyszedł do synagogi, modlił się. Ale, jak widzimy, co z tego, że się modlił, skoro nie był prawdziwy przed Bogiem, bo ukrywał przed nim przykrą prawdę o sobie. Jeżeli ktoś nie jest prawdziwy albo nie jest szczery podczas spowiedzi, to do niego ma dostęp zły duch. Do czego? Właśnie do tego, co się ukrywa przed Bogiem, bo to jest odkryte dla zła. A jeśli nie żyje się w prawdzie, to tysiące odmówionych brewiarzy czy pobożność może służyć złym duchom jako parawan ukrywający nagą i wstydliwą prawdę. Diabeł jest najbardziej niebezpieczny wtedy, kiedy na człowieka napada od wewnątrz, gdy po prostu się ukrywa. Czy ja nic nie ukrywam przed Bogiem? Co się we mnie ukrywa? Czego nie chcę powiedzieć Bogu? Właśnie to, w czym jestem ukryty, może być miejscem, które zły duch może pozyskać, gdyż złe duchy mogą wejść w taką sferę, w taki obszar, który ów człowiek ukrył przed Bogiem. Ktoś może powie: tak łatwo jest mówić do kogoś, a nie do siebie. Owszem, ale ja też mam ciemne sprawki, które staram się odkrywać przed Bogiem.
Są takie wydarzenia, które każdy z nas przeżył, a których się boi odkryć. Myślę, że my wszyscy mamy takie przeżycia, które chcielibyśmy przykryć, ukryć, wymazać z pamięci, zapomnieć, pozbyć się wszystkich trudnych sytuacji i uciec przed przykrymi doświadczeniami, bo za bardzo boli. Wydawać by się mogło nawet, że takie wycofanie się i ukrycie pozwoliłoby nam poczuć się wolnymi. Ale tak nie jest. Bo dopóki ukrywa się to przed Bogiem, a nawet przed sobą, nasza przyszłość jest zamknięta. W moim życiu były takie rzeczy, które wolałbym omijać szerokim łukiem. Kiedy się uczyłem, dostałem ocenę naganną z zachowania. Dziś zdiagnozowaliby to jako ADHD i wyrzucono mnie ze szkoły. To były złe rzeczy, które robiłem. Miałem 50% nieobecności. Nie chcę tego dawać jako dobry przykład, bo to było złe. Ale przed Bogiem i, jak widzicie, przed wami, nie ukrywam tego. Bóg zwrócił mi uwagę, żebym nie ukrywał, nie udawał doskonałego Paulina, kapłana i zakonnika. Nie jestem przecież nim. Jestem grzesznikiem i nie chcę udawać, że tak nie jest. Nawet się cieszę, że nie udaję, bo Bóg kocha grzesznika. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jak ktoś się czegoś wstydzi, to będzie się starał to ukryć. A kiedy ktoś jakąś prawdę ukrywa, to się boi, że się wyda. A jak jest lęk, to znaczy, że już diabeł przybywa i zaczyna kogoś piętnować i oskarżać. A kiedy szatan kogoś zastrasza i szantażuje, to już taki człowiek nie może w wolności służyć Bogu. Kiedy chcesz cokolwiek ukryć przed Bogiem, to demon się tym zajmie i ma wtedy cię na takim haku. A jak cię diabeł osiodła, to już nie będziesz mógł się modlić. Wtedy nie będziesz po prostu wolny. A przecież ku wolności wyzwolił każdego z nas Chrystus. Duch Święty chce przyjść do twego serca i otworzyć je na panowanie Pana Jezusa oraz sprawić, by zakiełkowały w tobie owoce pokoju, radości i miłości. Czy więc jesteś prawdziwy przed Bogiem? Zobaczcie, Hioba Pan Bóg uwolnił, bo był prawdziwy. Ale jaka to była niemiła prawda, cuchnęła trądem, ale była prawdą. I Pan Bóg go uzdrowił, bo mówił prawdę. Miał pretensje, ale mówił prawdę. Nawet przeklinał dzień swoich narodzin, ale uzewnętrzniał prawdę ukrytą w swoim wnętrzu. Czy ty mówisz prawdę Bogu? Czy w tobie nie ukrywa się jakiś żal do Boga? Że ci życie nie wyszło? Że zdrowia nie masz? To ważne pytanie. Bo kiedy człowiek nie ma odwagi odkryć przed Bogiem własnych pretensji do Niego, do siebie, to ta ukryta sprawa może kiedyś stać się siedliskiem złego ducha. Do tego zaś, co odkrywasz, wyznajesz i wypowiadasz przed Bogiem, nie ma już dostępu zły duch, choćby to były cuchnące rzeczy. Ty się odkrywasz przed Bogiem, a On cię ukrywa przed szatanem, bo prawda jest warunkiem przemiany, którą daje Bóg. Dlatego niczego przed Panem nie ukrywajmy. Przed Nim odkrywajmy to, z czym sobie nie radzimy, ponieważ Bóg sobie z tym poradzi. Na pewno tęsknisz za taką przyjaźnią z Bogiem. Ale może twoje ukryte grzechy bardzo cię uwięziły i już nie masz w sobie siły, by je przed Bogiem wypowiedzieć, a co dopiero z nimi zerwać. Nie widzisz już żadnej szansy dla siebie i nie dajesz już sobie żadnej możliwości. Żeby nie wiem, jakie były czarne twoje sprawki, staną się białe. Wszystko jednak zależy od twego ujawnienia ich i oddania tej prawdy Bogu. Być może po raz pierwszy słyszysz o tym, że z Bogiem trzeba normalnie rozmawiać, wyznając Mu wszystko szczerze. Czas rekolekcji jest szansą, by wreszcie to zrobić. Uczyń to. Wyrzeknij się swoich grzechów. Stań twarzą w twarz z Bogiem. Odrzuć je od siebie. Przyjmij Chrystusa jako swojego jedynego Boga i uznaj w Nim swojego Pana. Powiedz: oddaję Tobie, Boże, władzę nad całym moim życiem i nad wszystkimi zakamarkami mojego istnienia. Nie boję się Ciebie, Jezu, i ufam Tobie. Wiem, że mnie nie skrzywdzisz za to, co Ci powiem trudnego, bo prawdziwego.
Wtedy odczujesz w swoim sercu dotknięcie Ducha Świętego i bardzo prawdopodobne, że twoje oczy wypełnią się łzami. Jeżeli wyznasz wszystkie swoje winy Bogu, to odczujesz ulgę. Ta ulga będzie dowodem, że Bóg cię uwolnił. To będzie dowód potwierdzający autentyczność uwolnienia. Jeśli będziesz prawdziwy przed Bogiem, to twoja gorycz przeobrazi się w słodycz i odczujesz nagle potężną radość. Najgłębsze poruszenie serca zaczyna się od zniesienia siebie samego przez stanięcie w prawdzie o sobie przed Bogiem. Nie jest to pocieszenie siebie samego, tylko łaska Ducha Świętego. To znak, że jesteś prawdziwy. Wtedy naprawdę doświadczysz wylania Ducha Świętego. Wtedy będziesz miał radość. Demoniczne milczenie czy Boża radość? Warto zauważyć, że we wspomnianej Ewangelii opętany w synagodze milczy. Zły duch, jeśli ukrywa się w kimś, uniemożliwia mu rozmowę z Bogiem. On nic nie mówi, jest smutny, bo z czego ma się radować? Przecież skoro ktoś tutaj ukrywa się przed Bogiem, dlatego Bóg będzie ukryty tam w wieczności. Ale nie dlatego, że Bóg kogoś odrzuci. My sami, nie będąc prawdziwi, uniemożliwiamy sobie szczęście. A przecież jedyną najsensowniejszą decyzją, jaką możemy tu na ziemi podjąć, jest odnalezienie Boga, bo dopiero On jest w pełni zadowalającym szczęściem dla nas. Przyjrzyjmy się sobie. Czy ja odkrywam w Bogu szczęście? Bo jak nie odkryję w Nim szczęścia, to będę szukał przyjemności w tym świecie, bez Niego. Czy jestem szczęśliwy z tego, że jestem z Bogiem? Pytanie stawiam sobie i wam. Czy cieszy cię to, że tu jesteś? Można tu być i oniemieć, nie rozmawiać z Bogiem. Opętany stał w synagodze. Jezus wszedł tam, podszedł i zaczął mówić do niego, a ten ani me, ani be. Smutne. Wtedy już tylko demon przemawiał. I Jezus kazał mu się zamknąć. Jeśli ja staję przed Bogiem w prawdzie, smutnej prawdzie, że jestem grzesznikiem, to ja mam radość z tego, że Bóg mi przebaczył wszystkie moje odstępstwa i zdrady wobec Jego miłości. Mam szczęście, więc jestem radosny. Cieszę się, że jestem z Bogiem, bo zobaczyłem, że Bóg mi przebaczył i ile mi przebaczył. Wtedy mam powody do radości. Ale jeśli ukrywam prawdę przed Bogiem, jeśli na przykład się nie spowiadam z moich grzechów, to mogę być nawet na mszy świętej, ale i tak nie będę miał żadnego prawa do szczęścia, bo niby z jakiego powodu. Nie usłyszę wtedy Boga, ponieważ nie pozwoliłem Mu usłyszeć swoich grzechów. Nie zobaczę również Boga, gdyż nie dałem Mu wglądu w prawdę swojego sumienia. Wówczas nie odczuję radości. Mogę chodzić do kościoła 2 razy dziennie, ale będę oniemiały na tej Eucharystii. On oniemiał. Nic nie mówił ten człowiek. Zatkało go. Bez spowiedzi, czyli żyjąc bez łaski uświęcającej, między nami a Bogiem nie ma należytego dialogu. I cóż z tego, że ktoś jest na Eucharystii, kiedy nie oddał grzechów w spowiedzi, więc nie był prawdziwy we wszystkim. Ukrył prawdę przed Bogiem i Bóg również przed Nim będzie ukryty. Jeśli zaś my przed Bogiem niczego nie ukrywamy, Bóg nie ukrywa swej obecności przed nami. Bóg będzie do mnie mówił. I co ja Mu odpowiem? Nic nie powiem. Będę milczał. Bo o czym można mówić, nie żyjąc w prawdzie? Wtedy się jeszcze bardziej zamknę. Relacji z Bogiem nie będzie. Będzie może paciorek, ale dialogu z Bogiem nie. Zdławię sobie wyrzuty sumienia. Bóg bardzo pragnie, abyśmy pozbyli się wszystkiego, co nas unieszczęśliwia, czyli grzechu. Miejmy wiarę w to. Widzimy więc, że można być w kościele, jak ten ktoś w synagodze w Kafarnaum, w miejscu uświęconym modlitwą, gdzie Żydzi przychodzili, jak my dzisiaj przyszliśmy do tej świątyni, modlili się, składali Bogu ofiarę w podniosłej atmosferze podczas liturgii i milczeć, nie mieć radości, nie śpiewać, nie modlić się,
tylko stać. Obecność w świątyni nie jest jeszcze wszystkim. Najważniejsze jest to, aby Jezus był obecny we mnie i aby mieć zgodę na prawdę o sobie, nawet gdyby była bardzo trudna, aby mieć zgodę na swoje życie, chociaż nie jest idealne i fantastyczne. Ważne jest, by Bóg był w nas obecny. Ważne jest, by nie być niemym na liturgii. Psychoterapia dla ubogich. Zły duch nie pozwolił powiedzieć opętanemu człowiekowi z Ewangelii ani słowa, a to taka ważna rzecz, by powiedzieć się, bo to jest uwalniające. Jak widzę przy spowiedzi, że ktoś podczas niej wypowiada siebie samego, te wszystkie ukryte prawdy, to wiele razy widzę też uwalniający skutek tego. A kiedy ktoś nic nie mówi, choć koszmarne tajemnice ukrywa, bo nikt z nim w ogóle nie rozmawiał, a on sam nie umiał sobie mówić, to co się dzieje? Chociaż umawia się na spotkanie z psychologiem, ciągle milczy. Idzie do kapłana, ale znów milczy. Nikt nie nauczył go mówić o sobie, nie nauczył go wypowiadać siebie, bo wszystko było dobrze. Albo ten człowiek ma tak koszmarne sekrety, że nie umie tego nazwać i nie wie, co się naprawdę dzieje. Jeśli są jakieś bardzo skomplikowane prawdy, które ty w sobie ukryłeś i nikomu o tym nie powiedziałeś, to wcześniej czy później zacznie o nich mówić wewnętrzny głos. Myślisz sobie, że to, co ukryłeś, jest straszne. Jak więc teraz to wyznasz? Komu to powiesz? Kto cię zrozumie? Idź do kapłana. Idź do spowiedzi. Bo Bóg nas takimi stworzył, że potrzeba nam siebie wypowiadać. Tylko komu? Mam pójść do fryzjera i powiedzieć mu o swoich bólach? Nie. Mam iść do policjanta czy do biura matrymonialnego? Komu to powiedzieć? Bóg dał nam kapłanów i spowiedź, w której mamy gwarancję tajemnicy, a nawet zrozumienia. Bóg namaścił kapłanów, jest w nich i czeka na ciebie. Chcę, byście uznali to za pewnik, a nie mówili jak większość: wszystko będzie dobrze. Nie chcę na was uprawiać psychoterapii dla ubogich. Nowy rytuał egzorcyzmów podaje 3 objawy opętania, z których awersja do sakrum jest najważniejsza, ale obowiązujący do niedawna rytuał z 1614 roku w języku łacińskim przywołuje jeszcze 4 objaw opętania – ciągła nostalgia, ciągły smutek. To też jest jakieś uzewnętrznienie złego ducha. Natomiast radość udziela się pod wpływem Ducha Świętego. Dlatego uczniowie po jego otrzymaniu zachowywali się jakby, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, upili się młodym winem. Taka wypełniała ich radość. Domeną złego ducha jest smutek. Nasz ewangeliczny bohater, opętany człowiek, jest w synagodze i trwa na modlitwie, ale jest smutny. On się nie cieszy. To jest dla mnie ważna informacja. Mogę być na mszy świętej, ale może mnie ona nie cieszyć. Mogę uczestniczyć w niej z przyzwyczajenia albo z przymusu. Mogę ją odprawiać, bo jestem księdzem, zakonnikiem, bo przeor dał mi intencje, ale mogę się nie cieszyć. Mogę z przyzwyczajenia przychodzić, sprawować mszę świętą, liturgię, ale może to dla mnie być męką. Mogę się oswoić z Kościołem, z Bogiem, ale mimo, że jestem kapłanem, zakonnikiem, Pan Bóg może mnie nie cieszyć. Mogę przychodzić na mszę świętą smutny. Mogę szybko sprawować ją, bo co innego mnie pociąga. Bo Bóg nie jest jednak moim szczęściem. Może tak być. I ten człowiek był właśnie w takiej sytuacji. Pytam więc siebie i ciebie. Czy cieszysz się, gdy uczestniczysz we mszy świętej, gdy jesteś w kościele? Można być w świątyni, a mimo to nie rozmawiać z Jezusem. Można go przyjąć do serca, ale nic mu nie powiedzieć. Człowiek siedzący w synagodze nie rozmawiał z Jezusem. Diabeł by z nim gadał, ale ten człowiek absolutnie nie. Jezus nie chce, żebyś go przyjmował i bezmyślnie wychodził z kościoła. Powiedz mu coś. Co to jest za relacja, jak nie rozmawia się z drugą osobą? Na czym polega bliskość między mężem a żoną? Na tym, że śpią ze sobą? Że razem jedzą? Razem jadą samochodem czy idą do pracy?
czy na tym, że rozmawiają. Porozmawiaj z Jezusem. Dzisiaj po Eucharystii, gdy uklękniesz czy usiądziesz, powiedz Mu coś. Czy cieszysz się, czy jesteś szczęśliwy, że jesteś w Kościele i uczestniczysz we mszy świętej? Czy cieszysz się nie z takiej czy innej racji, ale dlatego, że Bóg tu jest? Czy ciebie to raduje? To jest ważne pytanie, które stawiam sobie także ja w życiu kapłańskim. Co mnie z Nim łączy? Wspomniana perykopa ewangeliczna daje dużo do myślenia, ponieważ mimo, że opętany był w synagodze i trwał na modlitwie, to ukrywał w środku złego ducha. Wygląda na to, że fizyczna obecność w świątyni to nie wszystko. Ważne, żeby Bóg był obecny we mnie. Istotne jest to, że przychodzę na Eucharystię, ale to jeszcze nie wszystko. Jak widzimy, można przystępować codziennie do Komunii Świętej, ale nie być w relacji z Bogiem, przyjmować komunię, lecz nie Jezusa. Pan Bóg nieustannie patrzy na ciebie. Jeżeli przeżyjesz Jego obecność na ziemi, to tak samo przeżyjesz obecność Boga w wieczności. Naprawdę warto Go dzisiaj dostrzec. Nawrócenie to przede wszystkim spowiedź, życie w łasce uświęcającej. Jeśli natomiast uczestniczę we mszy świętej, ale nie przystępuję do komunii, to nie mam prawa do szczęścia, bo z jakiego powodu? Jeśli nie pozwalam Bogu zobaczyć swojego wnętrza, prawdy o sobie, prawda nas wyzwala. Przywołajmy księgę Hioba, w której słyszymy bardzo trudne słowa głównego bohatera. Nie były miłe, były prawdziwe, bo Hiob przeklinał swój dzień. Chciałoby się powiedzieć: Boże, ileż można? Wyobraźmy sobie, że w jednym z czasopism katolickich przytaczalibyśmy świadectwo kogoś, kto napisał o swoim doświadczeniu, wyrażając je słowami Hioba. Niech przepadnie dzień mego urodzenia i noc, gdy powiedziano, poczęty został mężczyzna. Dlaczego nie umarłem po wyjściu z łona? Nie wyszedłem z wnętrzności, by skonać? Po cóż mnie przyjęły kolana, a piersi podały mi pokarm? Nie żyłbym jak płód poroniony lub jak dziecię, co światła nie znało. Nie wiem, czy by opublikowano takie wyznanie. Na szczęście Biblia podaje takie słowa, ponieważ Słowo Boże nie musi być miłe. Słowo Boże jest prawdziwe, a to, co jest prawdziwe, nie zawsze jest miłe. Tylko kłamstwo jest miłe. Prawda niekiedy pasuje jak pięść do nosa. Jednak prawda zawsze uzdrawia. Te słowa dla mnie są bardzo ważne, gdyż jestem we wspólnocie zakonnej Paulinów na Jasnej Górze i wiem, że nie po to tam jestem, by mi było miło. Łatwiej nam się wchodzi we wspólnotę w Kościele, w bractwo aniołów stróżów, niż we własne rodziny. Może na początku mamy takie podejście, oczekiwanie, żeby nam było sympatycznie. Wspólnota jest jednak nie po to, żeby mnie było przyjemnie, lecz żeby się ujawniła prawda o mnie. Czy po ludzku myśląc, wspólne mieszkanie pod jednym dachem we wspólnocie, którą tworzy 107 facetów, jest normalne czy naturalne? Ale jestem tam nie dlatego, że chcę czy nie chcę, by mi było fajnie czy nie fajnie, ale dlatego, żebym się nawracał. I wiem, że po to jest wspólnota w zakonie, bym ja, Marcin, nawrócił się, bo dopiero we wspólnocie mogę być prawdziwy. Wśród was do końca nie jestem prawdziwy, bo się nie znamy. Skoro się nie znamy, to trochę gram. Chcecie wiedzieć, kim jestem? To nie pytajcie mnie, nie pytajcie siebie, ale jedźcie na Jasną Górę i zapytajcie jakiegoś Paulina, jaki jestem. On wam powie prawdę, bo mnie zna, gdyż jestem w jego wspólnocie, a tam już nie umiem udawać. Tam już się nie da ukrywać. Dlatego Pan Bóg chce, żebyśmy żyli we wspólnotach dla naszego rozwoju, dla naszej prawdy, bo ostatecznie chodzi w naszym życiu o prawdę, o nic innego. Kiedyś przeprowadzono wywiad rzekę z Janem Pawłem II, dziś świętym. Ktoś go spytał: gdyby cała Biblia miała zniknąć, coś by się stało, katastrofa, kataklizm, co byś, Ojcze Święty, złapał jedną ręką? Zostałaby ci w dłoni jedna kartka. Jaki fragment z Biblii chciałbyś wziąć jako najważniejszy dla ciebie?
Święty Jan Paweł II odparł: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Bez prawdy pobożność może się okazać dla mnie świetnym parawanem, którym się człowiek łatwo zasłania. Może się wydawać: o, jaki fajny ksiądz, ale wy nie wiecie, jaki jestem. O tym wiedzą tylko moi współbracia. Nie jest dobrze być samemu, bo wtedy omija się proces nawrócenia. Jeżeli przychodzi ktoś opętany, pierwsze, co mu zalecam, to stały spowiednik. Łatwo jest bowiem, gdy zdarzy się grzech śmiertelny, iść gdzieś na miasto się wyspowiadać, a jak grzech powszedni, to do swojej parafii, bo to jest łatwe. Po to jest stały spowiednik, żeby w imię Chrystusa i Kościoła ciebie ocenił, a nie ty sam siebie. Dlatego wspólnota jest tak istotna. Jakakolwiek wspólnota w Kościele, oczywiście zdrowa. Jezus uczynił cud rozmnożenia chleba. Zanim jednak to nastąpiło, kazał ludziom usiąść na trawie w małych grupach po 50, 100 osób, nie indywidualnie. Dopiero potem nastąpił cud. Naprawdę nie ma cudu, kiedy nie jesteś we wspólnocie. Nie ma cudu, kiedy jesteś anonimowy. Pan Bóg chce, żebyśmy byli w jakiejś wspólnocie. Ja jestem we wspólnocie zakonnej i dziękuję Bogu za to, chociaż jest to dla mnie nieraz przykre. Słowo, które mówi Hiob, też jest bardzo przykre, ale jest prawdziwe. Kłamstwo jest bardzo miłe, ale jest kłamstwem, więc nie zbawia. Nawet najgorsza prawda daje zaś człowiekowi dostęp do zbawienia. Jeżeli ukrywam prawdę przed Bogiem, przed sobą, to jak mam być zbawiony? Myślę, że to jest mało prawdopodobne. Zresztą Jezus nie przyszedł do tych, co się dobrze mają, ale do grzeszników. Dlaczego? Ponieważ oni byli prawdziwi. Chrystus poszedł do tych najgorszych grzeszników, bo byli ludźmi prawdziwymi. I tego nie mogła znieść żydowska elita, która nie była prawdziwa, choć była pobożna. Ich pobożność była tylko fasadą, atrapą, maską ukrywającą ich prawdziwe oblicze. Owszem, Jezus nie chciał pominąć owych elit, ale oni nie byli prawdziwi. On nie gościł w domach elit, tylko ubogich. I tego nie mogli znieść członkowie Wysokiej Rady. Jezus przyszedł do ludzi z prawdziwego świata, do prostych, ubogich. Tak, Bóg przychodzi do wszystkich, ale tylko ludzie prawdziwi, którzy widzą prawdę o sobie, go przyjęli. Pan Bóg jednak zsyła pewne wydarzenia, żeby ujawniła się prawda w nas. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobook, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem.